Cześć, witam Was. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny niż zwykle. Mianowicie opowiem Wam o lornetce, która mi towarzyszy już od roku. Kupiłem ją sobie, ponieważ zainspirowała mnie po prostu firma Nikon de facto, z którą pracowałem trochę, i specjalista, który w niej pracował i pracuje, który jest moim kolegą, i on jakby przedstawił mi ten świat tych lornetek poroprezmatycznych, tak? Jeżeli chodzi o Nikona, to będą to E2 rzymskie na przykład, z takich, które ja rozważałem, żeby sobie zakupić. Natomiast w Swarovskim, no to jest ta cała seria Habicht. Generalnie większość firm odchodzi od konstrukcji poroprezmatycznej na rzecz tej dachowej, która jest, mówi się, nowocześniejsza, ma większe możliwości i tak dalej, i tak dalej, tak? No, co do zasady, takie lornetki poroprezmatyczne przeważnie są cięższe od lornetek o podobnych parametrach w konstrukcji dachowej i też no, mają, są innego rodzaju wady, tak? Takie lornetki względem konstrukcji dachowej, chociażby wodoodporność, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o łowiectwo. Natomiast ten model, bo nie będziemy to się rozwodzić, może to jest temat na inny odcinek, różnica między dachowymi a poroprezmatycznymi. Natomiast dlaczego się zdecydowałem na tego Swarovskiego? No, analizowałem sobie długo ten rynek i znam, miałem w rękach parę lornetek po prostu tych najwyższej klasy, jeżeli chodzi o poroprezmatyczne. Poroprezmatyczne, czyli one mają ten układ po prostu pryzmatów taki, można powiedzieć, jak błyskawica, tak, z dwóch stron ułożony, i dzięki temu one wyglądają tak jak taka ruska lornetka, można powiedzieć. Są też, one są też tańsze w produkcji, co do zasady. No, natomiast ta lornetka nie jest wtedy taka tania, ale znowu względem Swarovskiego jest to jedna z tańszych propozycji. Ta lornetka ma 7x42, czyli 42 parametry. 42 mamy obiektyw i 7 razy powiększenie. Ja bardzo lubię w ogóle lornetki dziesiątki, powiększenie, jeżeli chodzi na przykład o polowanie na rogacze. Natomiast jeżeli chodzi o taki spotter po prostu, żeby po prostu zobaczyć, lustrujemy po prostu okolice i szukamy na przykład zwierzyny, no to zdecydowanie 8 jest dla mnie wygodniejsza w obsłudze, ponieważ no, tutaj mogę to robić jedną ręką i jakby ten obraz spokojnie mogę ustabilizować, co na powiększeniu razy 10 nie jest takie super łatwe. A ponieważ używam aparatu też do polowania na rogacze, w sensie do przybliżenia sobie obrazu, więc nie potrzebuję jakiegoś dużych powiększeń, to używam po prostu do takiego bieżącego sobie przeglądania terenu, no i też do jakiejś tam przyjemności, jeżeli chodzi o obserwacje, na przykład niekoniecznie na polowaniu, tylko na przykład ptaków, jest też fajny temat. Dlatego no, akurat tutaj 8 występuje, tylko ona ma mniejszy obiektyw w tej serii Habicht. Tutaj jakby przez to, że ten pryzmat jest nieduży, zniwelowano tą dużą wagę lornetki, tak? Ona jest stosunkowo lekka i jak sobie analizowałem różne oferty producentów, no to jest naprawdę leciutka lornetka, ona tam, jak dobrze pamiętam, waży około 600 gram, o to mi chodziło, tak? Korzystam z tego, z tej takiej, można powiedzieć, kieszeni piersiowej, bo po prostu jest wygodna, tak? Jest wygodna, nic nie ciąży, mogę sobie zawsze schować i na razie nic lepszego nie znalazłem, bo ta lornetka występuje razem z osłonami. Natomiast w ten sposób ja, jeżeli coś pada, to ja sobie po prostu ją chowam i mam tutaj wszystko, czy idę przez jakieś trawy mokre, jest bezpieczna, tak? A normalnie na podchodzie mam odsuniętą, mogę sobie w każdej chwili wyciągnąć. Nie jest to żaden problem, więc na razie jest to świetne rozwiązanie. Może nie jest za super jakieś piękne i tutaj sobie planuję coś zmodyfikować, znaleźć sobie coś lepszego, jeżeli chodzi o taki ten typ. Natomiast na razie mam taki i się to sprawdza. Zwykła taka czarna kieszeń. Co więcej, ta lornetka jest wodoodporna. To znaczy, że po prostu spokojnie ją na deszczu mogę używać, co dla mnie na polowaniu jest bardzo istotne. W przypadku na przykład tych nikonowskich E2 rzymskie lornetek, no to one mają też super obraz, mają bardzo szerokie pole widzenia, ale one nie są właśnie wodoodporne i tutaj to był cios dla mnie, no bo ja nie mogę się zastanawiać nad tym, że po prostu pada, a ja będę chował lornetkę. No po prostu do używania jest tak, że ona musi być wodoodporna. Także tutaj już od razu ten Swarovski wszedł jakby na ten poziom moich rozważań. Co dalej?
No, obcowałem też dużo właśnie z tym Nikonem A2 rzymski i bardzo mi się podobał ten obraz. Troszeczkę efekt ten taki, można powiedzieć, trójwymiarowości wydaje się, że zauważalny, ponieważ te obiektywy są trochę szerzej rozstawione niż w przypadku tych dachowych lornetek. Więc no, troszeczkę tak się zauroczyłem i kształtem takim retro i tym właśnie efektem. No i generalnie dlatego szukałem czegoś takiego. Są jeszcze lornetki Fujinon na przykład, ale one już nie mają tego pokrętła ostrości, tak, tutaj ustawionego. One są wodooszczelne, są ciężkie, wielkie, 1,5 kg chyba waży, z tego co pamiętam. No, prawdopodobnie są jaśniejsze od tej lornetki. No, ale jakby są za duże, się w ogóle wykluczały temat podchodu, a ja potrzebuję lornetki do podchodu. I stąd się pojawił ten Habist, którego sobie kupiłem i na razie jestem z niego bardzo zadowolony, korzystam z niego już od roku. Ona jest wypełniona azotem, z tego co pamiętam. W każdym razie mamy 10 lat gwarancji też na tą lornetkę, więc to też jest dla mnie super sprawa. Takie firmy jak Swarovski respektują te gwarancje, także spokojnie, nie muszę się bać tego, że coś mi się tam z nią przydarzy i mi i nie przyjmą. Na 10 lat mam spokój, można powiedzieć. No i co? I naprawdę, jeżeli chodzi o źrenicę wyjściową, no, źrenica człowieka się rozszerza do 7 mm, tak? Więc te 8,56 te lornetki dają nam te 7 mm, stąd są takie traktowane jako takie nocne lornetki. Ja nie potrzebuję takiego klosa do sobą nosić, bo to od razu jest cięższa lornetka. Także 7x42 w zupełności te parametry wystarczą mi, tak? To jest wtedy mamy źrenicę wyjściową 6 mm. Czyli tylko milimetr mniejszą od tego, co takie oko może się rozszerzyć. I powiem Wam tak, do takich, że tak powiem, użyć, do takich użyć na przykład w terenie, przy zachodzie słońca, kiedy mamy tą godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca, godzinę przed wschodem słońca, możemy polować na przykład na zwierzynę płową, ta lornetka w zupełności się, wszystko widzę, tak, do ostatnich minut. Jest w zupełności ok, także praktycznie zdecydowanie mam większą wydajność niż moja luneta na przykład. Zresztą to jest nic dziwnego, bo te lornetki po przyłożeniu tak po prostu funkcjonują. Więc bardzo sobie cenię, nic się z nią nie dzieje, no to się unoszę tak w tym, żeby ją troszeczkę tak oszczędzić. Tutaj mamy też regulację ostrości na tym, na okularze. Tu mamy taki cycek, który nas informuje o tym, że możemy zawsze w tym samym miejscu zostawić takim uniwersalnym do przeglądu ostrość. Natomiast możemy sobie też fajny fokus na bliskie przedmioty zrobić i na dalekie i po prostu ta lornetka jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Z minusów tej lornetki, minusów, no mi to nie przeszkadza zbytnio, ale ona ma bardzo wąskie pole widzenia jak na siódemkę. Z kolei no, można powiedzieć, że ma tak wąskie pole widzenia jak mniej więcej lornetki z powiększeniem takie nowoczesne razy 10, tak? Więc mi to specjalnie nie przeszkadza, no, ale na pewno jest to minus, jeżeli chodzi o taką optykę do obserwacji, jako spotter, no to fajnie, żeby to pole widzenia było jak najszersze. No ale mamy taką fajną lornetkę, która tak ładnie wygląda. Nazywa się Swarovski też i jest Swarovski. Występuje też ona w takiej gumowej, że tak powiem, obudowie, takiej zielonej. Wtedy jest troszeczkę droższa, nawet znacznie droższa. No ale wtedy zakładamy, że jest jeszcze bardziej, że tak powiem, odporna na wszelkie uszkodzenia, na wszelkie zło. No ja tutaj tego nie potrzebowałem, no bo mam taki plan, że w tym będę nosił albo w czymś podobnym jak to, więc tutaj jakby kwestia uszkodzenia mnie zbytnio nie interesowała. Poza tym ta gumowa lornetka też jest troszeczkę cięższa od tego modelu. Mamy tutaj też powiększenie, z tego co pamiętam, 8x30, to jest jeden parametry też z tego Habiszta i jeszcze jest 10 razy, wydaje mi się, 40, tak? Trzeba by to sprawdzić dokładnie. No ale ja wybrałem tą, no bo mnie interesowało to, żeby ta źrenica wyjściowa była jednak duża. Te 6 mm to jest coś, co już mnie w zupełności zadowala i jest ok, tak? Co więcej, no ona przychodzi taki, zrobiłem nawet taki unboxing, jest taki film na moim kanale, także możecie sobie zobaczyć, co jest w środku w opakowaniu. Ja tak naprawdę jestem super zadowolony. Ona ma pełną regulację, też mam
takiego małego synka po prostu, którego też będę mógł sobie spokojnie wszystko sobie dostosować, takiego rozstaw oczu. Także no, jest to taka, można powiedzieć, optyczna inwestycja, tak? Z której sobie korzystam na co dzień, która mnie cieszy i przez rok do tej pory mi się nie znudziła i na razie nie rozważam zakupu innej lornetki, także na razie jest ta. Natomiast to nie wyklucza, że nie będę testował innych, tak? Natomiast ta mi się bardzo podoba i chyba zagości u mnie po prostu w kolekcji. To jest moje zdanie na temat tej lornetki, także dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie pod filmem. No i cześć, no.